Dzień dobry. Dzisiaj w ramach Lech Free Challenge spotkamy się z Rafałem Jąkiszem, który jest bardzo przygodową osobą, jest akrobatą, skacze ze spadochronem i skacze na trampolinach. Dzisiaj widzimy się właśnie na parku trampolin. Zobaczmy, co u Rafała. Dzień dobry. Cześć Krzyś. To co robimy? Widziałeś, co robiłem, czy nie widziałeś? Widziałem, no. Akrobatyka. Mam dla ciebie kilka elementów. Robisz przewroty kiedyś, przód, czy... No okej, zróbmy na... No nie wiem. Będziemy raz tutaj. Mhm. No. Okej. Okay. A to tak to... O, tak super. Coś to zrobię, no. Super, no i lecimy do końca. Jeszcze raz. Pytanie w ogóle. Miałeś styczność kiedyś z tego typu sportem? Przed igrzyskami olimpijskimi się z jedną akrobatką spotkaliśmy. Spoko, no ja bym chciał cię dzisiaj nauczyć salta w przód. Okej, robisz gwiazdę? To pokaż. Swój jakby... Trzymać ciało i wzrok na jej długości. No. Ogólnie tego typu elementy, no, jak teraz zrobiłeś, to jest fajny wstęp do kolejnych. Na przykład robisz gwiazdę i później możesz dołożyć coś do tego. Załóżmy, że teraz... No to nie jest coś, czego się tak po prostu można nauczyć. Trzeba do takiej rzeczy, to jest powolny proces do osiągania mistrzostwa robienia gwiazdy. Musisz poświęcić sporo czasu, żeby nauczyć się tych elementów, żeby je szlifować, bo powiem ci tak, zrobisz nawet 10 razy fajnie, ale raz ci się nie uda, gorzej upadniesz, no i wiesz, trochę się demotywujesz, więc trzeba poświęcić sporo czasu, żeby doszlifować. Przyniosę materac. On się czuje jak ryba w wodzie. Ja byłem raz na parku trampolin. No, zapraszam. No. Ogólnie jak skaczesz, to łatwiej ci będzie z prostych kolan, bo wtedy ci od razu automatycznie też wybije wyżej. Aha, okej, okay, żeby tak, nie amortyzować, no, tego dobra. Tak, tak, tak. I teraz powtórz mi przewrót w przód tutaj. No i spoko. Teraz będziemy chcieli to powtórzyć, tylko żebyś się lekko wyżej wybił. Wiesz, co chodzi? Czyli nie, że skaczesz tak jak teraz, że się przeturlałeś, tylko... Okej. Okay. Kurczę, no. No. Ważne jest właśnie timing, żebyś ty to wszystko zgrał w jednym momencie, żeby to nie było, wiesz, rozjechane, że ty się wybijesz, za chwilę dopiero ręce. To musi być jeden moment. Jak taki, wiesz, tygrys, gepard, skoczyć tam daleko. O, 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 o. Wytwarzasz tą energię i bach, ty w przodu salto. Koszmar WF-u, jakby rozgrywany od nowa, nie? Najgorzej. Jeszcze będziemy wybierać drużyny w ogóle, nie? Wiesz, kogo bierzecie do drużyny? Rafała czy mnie, nie? Ja tu jestem obok. Robisz to samo wszystko. Ja ewentualnie cię dorotuję. Robisz na trzy. Raz, dwa, trzy, bach, robisz salto. To poszło jakieś totalnie szybko, nie? Ja jestem na etapie w ogóle... Aha, tak się odbija. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Coś tam z niego będzie. Bardzo w głowie są te. Takie. To jest totalnie w głowie. Wiesz, sport to jest ogólnie głowa. Wiesz, wiele sportów to jest też, wiesz, jakaś tam umiejętność walki z presją, ze strachem, ze słabościami. Akrobatyka jest, wiesz, takim sportem, gdzie trzeba być skupiony. Masz moment na ewolucję, wiesz, jak robisz ich więcej pod rząd, jak masz jakieś kombinacje, czy masz występy już pod zawody, no to musisz być tu i teraz, wiesz, bardzo skupiony. Jedna, wiesz, ruch ręką, coś i już wypadasz z tego, co umiesz. Wiele lat miałem problemy z presją, wiesz, były zawody, występy przed dużą publicznością, przy, wiesz, dużych eventach, w telewizji nawet. I to już była wyższa szkoła jazdy, bo jednak, wiesz, potrafi to bardzo wybić z rytmu, presja i tak dalej, wiesz, jak sobie z nią do końca nie radzisz, a akrobatyka jest takim sportem, gdzie lepiej sobie z nią radzić po prostu. Słuchaj, ja i tak jestem w formie dużo bardziej przygodowej niż jeszcze byłem jakiś rok temu czy ten, więc to jest i tak dla mnie dużo. Tutaj jakby to jesteś tu, ty i teraz, musisz być skupiony, to jest super. Taka forma medytacji trochę, więc... Próbujemy jeszcze, czy już... No tak, teraz po takim pięknym, takiej mowie to by wypadało, teraz właśnie tak... Ale się styczają ludzie. Ten sport jest po prostu... Ile bym go nie ćwiczył, to zawsze mnie tak męczy. Widzę to po tobie, że próbujesz, wiesz, no nie masz
zahamowań, idziesz... Chciałbym się nauczyć. Nie wiem, czy to dzisiaj wyjdzie, ale tak w ogóle to... To samo wszystko do przodu, panterka. No. O! No ale już miałeś tyle góry. Wiesz co? Dobra. Sam już widzisz, że to nie jest tak, wiesz, że przyjdziesz zrobić jedno. Wiem, że o to wiedziałeś, ale najważniejsze jest zrobić co trening jeden postęp, wiesz. Teraz się oswoiłeś z tym ruchem, wiesz, jakbyś przyszedł na kolejny, to możesz już więcej tej energii wykorzystywać. Bo jakby chodzi o to, żeby twoja głowa oswajała się z tym. Obserwujący na Instagramie głosowali na challenge dla ciebie. Dawaj, dawaj, dawaj. Zagłosowali na opcję, która nazywa się balet pod wodą. Jak myślisz, co to jest? Nie wiem. Jakieś sugestie? Co to może być? Zobaczymy. Spoko, ja w to wchodzę, lubię wyzwania, dzięki. Dziękuję wam za taką decyzję. Ty się dzisiaj popopisywałeś. Teraz mój świat. Zobaczymy drużynę dziewczyn, które trenują pływanie synchroniczne i będziemy razem z nimi próbować wykonać pewne elementy. To jest jeden z tych sportów, o których reszta świata przypomina sobie raz na 4 lata. I co raz na 4 lata wszyscy myślą, czemu ja tego częściej nie widzę w swoim życiu? Bo to jest naprawdę przepiękne. Ile w ogóle osób to trenuje w Polsce? No w Polsce mamy około może 200 zawodniczek, jeszcze w zależności od kategorii wiekowej. No niestety nie jest to bardzo popularny sport. Co będziemy robić dzisiaj z wami? No mamy parę pomysłów. No dobra, to wejdźmy może do tego. Ja się chcę z tym zmierzyć, jaram się tym, bo trenuję akrobatykę 12 lat, 14 prawie można powiedzieć z parkurem, więc... Cieszę się, że mogę spróbować tego, co wy robicie. Super. No, ja mam 20 lat gimnastyki artystycznej. To wiecie, potem 10 lat baletu. No i jestem. I 5, 6, 7, 8. W razie ta część basenu, którą znam, muszę iść na wodzie. Ale co to jest? Że niesamowite. Popłynąłem, bo mi powiedziałeś, że mam. Raz rozkładamy ręce i potem ta osoba, która będzie pierwsza, robi raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ale proponuję, żebyście stanęli tak między dziewczynami. Dobra. Raz, dwa, trzy, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Pięknie! Ty mówię o facecie też? Tak. Od 2015 biorę udział w ogóle w zawodach. A sam... jeszcze w Polsce teamu takiego męskiego? Nie, męskiego nie ma teamu. Jest duet taki, jeden, dwa czasem startują, ale... Ale jest potencjał, jest duży potencjał. Obawiamy to. Jeszcze raz, żeby dopracować. Tak. Ja się już czułem, już jest ten moment. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Przy kolanach, bliżej nóg. Uwaga, grupa. Pięć, sześć, siedem, osiem. Wyciągać do góry, a ty możesz sobie tutaj rękoma pomagać trochę i wracać. I hop. Okej. Dobra. I hop. Woo!
nie trzymać. Postaram się. Postaram się, w wodzie się jest lżejszy. Dobra, uwaga. Naprawdę, o, zrobimy jeszcze taką fajną rzecz, skoczyliście tutaj z trójeczki. No zrobiłem salto, nie? Trzeba było połączyć te dwie dyscypliny sportu, żeby mnie do tego zmusić. Bo trochę w wodzie, ale to nie całkiem w wodzie, nie? Tylko pół w wodzie. A teraz, proszę Państwa, Rafał będzie skakał. Po treningu najważniejsze jest nawodnienie, nawet kiedy trenujesz w wodzie. No to jest taki. Dzięki za dzisiaj, dziękuję Wam za wyzwanie, za wybór wyzwania. To był pierwszy odcinek z serii Lech Free Challenge, w której to będę rzucać wyzwanka ciekawe różnym gościom. Rafał był pierwszym, bardzo dziękuję. I to salto jeszcze spróbuję kiedyś zrobić. Nie no kurczę, no tak fajnie by było zrobić salto. Czy ja w ogóle liczę na to, że udało mi się zaszczepić w Tobie chociaż trochę chęci? Przyjdziesz? No przyjdę jeszcze. Dobrze. Macie to nagrane. Mogę wszystko naprawić. To jest nagrane. Do zobaczenia.